Zapraszam na film www.domza150000.pl. Cześć, w poniedziałek. Zobaczcie, jak wygląda na początku linia w tej chwili. Z tej strony, z tamtej pokazywałem na Fajrent, ale widać również, jak tam wygląda linia. A zobaczycie, jak będzie wyglądała za paręnaście minut. Ale to też wam pokażę. Deseczkę mam dociętą i zobaczcie teraz po jednym cięciu. Patrzcie z przekroju, co się dzieje. Tak wyglądają niestety, tak wygląda ten materiał, tak? Generalnie zrobiłem w ten sposób, tej nie ruszam, zostawiam tak jak jest. Tą dociąłem w ten sposób, żeby zlicowała się mniej więcej z tą płaszczyzną, czyli żeby tutaj powstał czubeczek jednocześnie, tak? Dla mnie jest wystarczająco. Zostawiam tak jak jest. Tu trzeba, kurde, uważać, żeby na łebkę mi się nie spadło. Na przykład kawie. Na przykład kawie, żeby nie spadło na głowę to. Tarira, tu mu nie spadnie. Tarararara. Czyli montaż. Tu są gwoździki, tu. Jest git. No i tu mamy skończone, tak? Teraz kwestia jest taka. Oczywiście chodzę po tym, ale nogę stawiam tu, gdzie jest krokiew i tu w miejscu również, gdzie jest krokiew, takim okrakiem trochę, no ale inaczej się tutaj nie da. Świadomie to robię. Jestem świadomy tego, gdzie jestem, w jakim miejscu i jakie jest niebezpieczeństwo z tym związane. I teraz będzie, zrobimy chyba z tego, zobaczymy najprostszy, najdłuższy element, jaki znajdziemy. Myślę, że może to być podbitka jednak, czyli podbitkę na parę gwoździków i do podbitki piłą akumulatorówką. Zaraz wam pokażę wszystko. No, najprostszy, jaki mamy, to jest ten element, który oczywiście zostanie ustawiony do sznura, tak? Czyli do tego, co mamy strzelone, zostanie ustawiony. Piłę mam tą akumulatorówką na 9 cm ma prowadzenie, czyli 9 cm od krechy ustawiamy sobie tą. Oczywiście zmierzę ją gdzieś co 20 cm, żeby było 9 cm wcześniej zostawione, żeby po prostu była strzałeczka, nie? Cyk, 9 cm. No i tak co jakiś czas i teraz po prostu do kreski. Tu zostanie gwoździkiem przybite, tym malutkim, do kreseczki i tak zrobię co 20 cm albo co 30, tak jak tu widać. Co 20 zrobię, będzie wtedy mniejsze prawdopodobieństwo tego, że będzie machnięcie po drodze, czyli 9. Tu jest troszkę więcej niż 9. 9. No i na tej zasadzie do góry zostanie ustawiona. Dotnę do końca, przedłużę ją do góry, dół zlicuję z tą już, która będzie wcześniej linią. Górę tylko jeszcze skontroluję i da. Takimi gwoździkami malutkimi będzie złapane. Na to nie będzie działała prawie żadna siła, tak więc spokojnie, nic się nie wydarzy. Tak, do samej góry. I kontrolujemy sobie do deseczki, tak? Do linii. Mamy linię. Cyk. I kawałek wyżej. Buty są antypoślizgowe i naprawdę działają. 9 cm jest. Jest i następny gwoździk. Tu mamy, tu 9, troszkę w tom uciekło. Tu nie widać linii, jest. Tu jest linia ledwo widoczna, ale jest. Okej. Linia.
No kawa, kawa najprostszą wybrał z możliwych. Kurczę, dwa się wzięły z zębów, ale okej. No i jedziemy od dołu, teraz mamy już linię. Jeszcze skontroluję wracając na dół, czy jest wszędzie ok. No i dzida dotąd i tu już później przedłużka na górę, już nie będę dwa razy schodził. Tutaj jeszcze macie okazję zobaczyć, jak jest linia. No i lecimy z koksem. Coś tam od spodu łapie? Łapie coś tam kawa od spodu? Nie. Grubszego nie, dobra. I tak do góry, muszę co kawałek oczywiście podejść teraz. Tu mamy zrobione cięcie równiutkie. Od spodu na pewno nie będzie nic zadrapane. Zresztą wam to pokażę. I kawałeczek wyżej. Jak tam wychodzi kawa? No i tak do końca. I wyżej kroczek. Wyłączę, bo to jest kurde niebezpieczne tutaj. I teraz sobie zobaczcie, jaka jest idealna linia. Z jakąś tam milimetrową tolerancją generalnie, bo wiadomo, na wysokości jednak to była praca, ale jeżeli nawet jest, nie jest strzałeczka, czyli odchodzą jakieś 2 mm od sznura czy coś, to i tak jest to okiem niewidoczne. Ja jestem z tej pracy zadowolony, tak jak widać. Strzałeczka, tak? Porównanie do tego, co było rano pokazywane, jest teraz zrobione wszystko do linii. Na górze są te, na górze też może oko okłamywać te na górze zadziory, które powstają, bo zobaczcie, dzięki temu, że cięliśmy od spodu, od góry, dzięki temu, że cięliśmy na dole, nie widać w żadnym miejscu zadziora, ani jednego zadziora nie ma. Natomiast zadziory są oczywiście po tamtej stronie, których nie będzie widać, ale można byłoby je zatrzeć papierem ściernym, to w ogóle wtedy już byłaby na oko taka strzała, że głowa mała. No i my teraz na tą stronę przechodzimy, drugą. I mamy skończony ten szczyt. Tu widać również, jak jest wykończone. Tam nie ma żadnego klina, ani w jedną, ani w drugą. Oczywiście deski nie zeszły się na górze systematycznie po kawałku, bo ta połać jest po prostu dłuższa, tak? Ona wystaje dalej w stosunku do tej. Naturalna kolej rzeczy. Nie stanowi to oczywiście żadnego problemu. Od dołu w ogóle nie widać, że to jest od góry cięte, tak jak było widać na górze. I tyle. Teraz ta strona dla porównania. Ta dla porównania, zobaczcie sobie. Tutaj wygląda w tej chwili tak, a będzie wyglądała tak jak tamta, jak te strzałeczki. Jest to trochę pracy z tym, ale warto, naprawdę warto. Jeżeli chce się uzyskać efekt końcowy, ostateczny, taki jakby się chciało, ja to robię tak, jakbym robił dla siebie. Może tak wam powiem. Zobaczyć od spodu, że jest elegancko linia. Teraz strzelamy drugą stronę. Trzymasz mocno? Kurczę. Dobra, uważaj. Dobra. Puść. Puściłem. Fuh. I do góry. Będę wam pokazywał już, bo naprawdę tutaj jest trochę nie za ciekawie. Również tą mamy skończoną. Jak widzicie, rusztowanie rozłożone. Tam sęka zapomnieliśmy wkleić. Będziemy mieli na uwadze. Nacięte również jest strzałeczka. Cyk.
I teraz zabieramy się za nadbitkę tutaj na froncie. Musimy sobie oczywiście rozłożyć rusztowanko, zabezpieczyć, tu posprzątać, żeby syfu nie było, bo syf na budowie to jest najgorsze coś, co mnie drażni i denerwuje. Tak to wygląda. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda, tylko już swoje zdanie na ten temat wyraziłem, czy zrobiłbym sobie takie coś. Ale wygląda to naprawdę ok. Tam teraz widać bez rusztowania. Żadnego klina, żaden klin nie wyszedł, jest bardzo ładnie spasowane, od góry zresztą było widać wszystko. Zaczynamy tutaj jechać, czyli tu gdzie jest raz, dwa, trzy, cztery. Pięć desek tutaj wejdzie, ta już nie wejdzie. Pięć desek tutaj wchodzi i dotąd będzie robione to. Czyli na pięć deseczek. W pierwszej kolejności pierwszą ustawimy do strzałeczki. Pewnie będę robił w ten sposób, że tyle ile wyda wielokrotność z długiej. Jeżeli wyda dotąd, to tu. Jeżeli dotąd, to tu. Oczywiście na osi zostanie połączona i do samego końca. Tutaj natomiast wystawiamy trochę więcej. Wystawiamy tutaj z 15 cm. Rusztowanie nam tu będzie przeszkadzało w tym miejscu, ale je przesuniemy. Z 15 cm wystawimy i zostanie to docięte dopiero w momencie. Taka sama sytuacja będzie na końcu. Zostanie to mniej więcej, jest to wszystko zmierzone na wielokrotność pasów dachówek i dachówek krańcowych, ale zostawimy sobie parę centymetrów w bezpiecznik i w momencie, jak dojdziemy dachówkami, łatami, to wtedy zostanie to wycięte dopiero bez problemu tutaj na krótkim odcinku do... Tak, żeby się idealnie złożyły. Może tu być oczywiście więcej wystawać niż tam centymetr, 2-3. Może być centymetr, 2-3 mniej. Takie jest założenie. W tej chwili tu jedziemy, tak jak mówię, tą pierwszą. Tutaj teraz macie okazję zobaczyć, po co były te gwoździki wbijane. Na początku, pamiętacie? Cyk. Cyk. Po to były, pamiętacie? Dotąd było wbijane na gwoździki. Tak bez, pierwszą pójdę z tą, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra? No nic nie zrobisz, no to taki materiał i tyle. Czyli tam nie wyjdę do końca. Nie, Łukasz, te co są docięte pod kątem tu. Tam jest odłożona kubka z boku, odłożyłem. Co są tu już docięte? Tak, tak. Zaraz wracam. Tylko nie tą ładną stroną, po brzydkiej stronie pchaj po rusztowaniu. Wiesz o co chodzi? Nie, Tom, no. Teraz robimy tak o, demontuję raz, dwa, trzy, cztery, te, które były robione na gwoździki celowo. Montuję te na wymiar docięte na długość 5 sztuk. Sprasuję je ręcznie, wcisnę, ustawimy tak jak ma być i dopiero zostaną przybite. I tak samo polecimy dalej. Wszystkie już mam zaznaczone deseczki na wymiar. Teraz pozostało mi nie dziabnąć. Łączenie będzie tutaj, tak więc nie ma dla mnie to znaczenia. Tamta jest oryginalna część. Dobra, docięte. Teraz je na boczek. Te oczywiście będą za krótkie na tamten. Dobra. No i zdemontować te jeszcze. Cztery sztuki. Te cztery sztuki zdemontować. Cyk. Ta została w środku. Okej. Jedna.
O jednym to było bite, nie wiem czy pamiętacie. Po to właśnie to było robione. Te deski stąd oczywiście pójdą na tamtą stronę. Uważaj, w jednej jest gwóźdź na końcu. Albo we dwóch. Tu gdzie łapiesz, tam, dobra. No i teraz tak jak mówiłem, wrzucę sobie wszystkie. Tutaj zaraz ustawimy. Jak wszystkie będą włożone. Na razie tak, tylko żeby po prostu jedne były powierzchnia cała. Warto je od razu w miarę tak wkładać tu, żeby było, bo później się będą wszystkie przesuwać. Zobaczcie, czyli ta bardziej, ta mniej, tamta jeszcze mniej. Tu widać teraz, jakie są krzywe banany już. Dlatego je chcę w kawałku jednym wrzucić i wtedy sprasować. A te cięcie jednak zrobimy później. Też wam pokażę. Tu nie weszło jeszcze. Okej. No, sprężynuję, bo jest. Bo nie są proste. Dobra. Kawa, mógłbyś teraz wejść do mnie? Bo to poleci. Może polecieć. Idź tam, kawa. Żeby po prostu nie spadły, wiesz? I teraz kawa, weź tą pierwszą, uderz w tą, żeby wylazła. Jeszcze, dobra. Drugą teraz. Jeszcze, 3-4 mm. No, próbuj. Jeszcze kawałek. Dobra. I te już wystają. Tą ostatnią jeszcze. No. Wal. Dobra, stój. Trzymaj na razie. Ja złapię jednym tu na dole, bo muszę jeszcze łatę wziąć, wiesz, żeby to było równo. Już nie będę przecież latał teraz. Już na mnie polecą. Dobra. Też się ładnie wyda. Dobra, już możesz puścić. No, teraz po łatę. I tu musimy ustawić do łaty. Masz tam? Tak. O to mi chodziło, czyli tutaj do łaty teraz. Widać ewidentnie, która. No, możesz ją wywalać. Pukać? Tak. Dobra. Niższą. Czekaj. Nidy rydy tak jednak, za dużo roboty. Czyli ustawimy sobie 3 cm od krawędzi tam. Tutaj zostanie ta do linii i wtedy piłą pół centymetra dalej wysunę i jednak piłą wolę obciąć. Będzie szybciej, równiej i pewniej. I taką musimy zrobić wycinkę teraz. Czyli od tej kreski łata sobie ustawiamy 3 centy, bo tyle piła zachodzi i będziemy mieli zlicowane całość.
czyli mamy ustawione i teraz robimy jeszcze przed montażem ich wszystkich na gotowca, robimy tak tymczasowo na te po dwa gwoździe co drugą belkę, po to, żeby następne robimy do końca również taką opcję, żeby zobaczyć z daleka linia, czy idzie strzał, bo to jest bardzo ważne, to będzie na wierzchu tutaj i to musi być zrobione tak jak ma być. I tu widzicie, jest ten rant, który wystaje, o którym mówiłem, zaraz go zetniemy również do równego, tak? Czyli idziemy teraz kontynuować następne tam do samego końca tego okapu. Jeżeli z daleka jak okiem strzelicie, możecie się śmiać z tego, ale jak z okiem strzelicie, okiem od razu wszystko widać, tak? A weźcie pod uwagę to, że na to będą właśnie patrzały oczy, a nie sznureczek, nie linijka i tak dalej. Dobra. Czyli tutaj wycinka, tam mamy na cacy i tutaj dalej jedziemy. Mamy już ustawione tutaj, połapane gdzieniegdzie gwoździem. I teraz nam zostało to normalnie sztyftami przysztyftować wszystkie. Tu, tak jak wam mówiłem, zostawiam więcej, nie ma to znaczenia. Jest zostawione ze sporym nadmiarem, bo jest 15 cm zostawione. No i teraz przysztyftujemy tą i tu od tego miejsca, od tej krokwi zaczyna się wyżej, tak? Czyli kontynuacja tego aż do tamtego wyżłobienia. Tu będzie też znowu trochę więcej roboty, czyli na okraku tutaj nogami się będę musiał podpierać i tyle, tak? Teraz jedziemy tutaj z koksem. Tutaj zostały na przykład pełne wyszły i tu, żeby nie robić już niepotrzebnego odpadu, bo nie uniknie się odpadów. Niestety się nie uniknie odpadów. No, oczywiście tego łączenia nie widać, od spodu będzie wyglądało to idealnie w ten sposób. Nawet jakbyście mieli przesunięcie względem siebie tych desek, nawet jakbyście mieli przesunięte po parę ładnych milimetrów, to od spodu i tak nic na oko nie zobaczycie. Odpaliłeś kawa w końcu? Tak. Kawa się męczył, bo zalałem agregat. I mnie kawa zjebał, bo jeszcze szefie, agregat zalałeś. Co, nabity jest? Dobra. Po co? No, jak nie bije, to ten, to po co? I następny lecimy, tak? Cyk, cyk. Po dwa na dechę, tak jak wczoraj, czyli tak jak w piątek. Ktoś pisał, że gdzieś mieszka, tam gdzie jest bardzo zimno, generalnie pewnie na wschodzie Polski gdzieś, i czy nie będzie problemu przy takich małych sztyftach, jak jest minus 20 stopni, czy gwoździ nie powyciąga. Słyszałeś? Tak więc nie powyciąga gwoździ, a proszę wziąć pod uwagę też to, że tutaj jeszcze będzie kontrłata przede wszystkim nabita, która będzie trzymała membranę i na to jeszcze będą szły łaty, tak? Tak więc na pewno ani tego nie wywieje. No wiesz, to teraz przygotowanie dłużej trwa wszystkiego, nie? Tak naprawdę. No, sam wiesz najlepiej. Aha, ktoś pytał. Koniec. O, już kawa po dźwięku słyszę, kiedy koniec. Dochodzi do sprawy. Trzeba. Ktoś pisał, że obstawia na to, że ja jestem muzykalny chłopak, jak to nazwał. Tak więc muszę ci odpowiedzieć, że jestem antytalentem, jeżeli chodzi o muzykę i taniec. Nie znasz takiego drugiego i naprawdę nie robię sobie jaj w tej chwili. Tak więc źle obstawiłeś.
Tu było tu. Tu nie było już gwoździa. I na końcu cyk, 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 dziękuję. No i teraz zaczynamy kawulec tu lecieć. Tu teraz lecimy, czyli dotąd nie starczy do końca, pewnie wyda raz, dwa, trzy. Jeszcze chyba ostatnia będzie docinka, no ale trudno, tak? Tu do końca, tu również tak jak było widać przy docinianiu szczytów, tu się opieram na tym, nogi i ręce i kolana. Nie no, takiego szerokiego rozstawu to ja nie mam, ale daję sobie radę, tutaj nie spadłem jak widać, dalej stoję. Tu zobaczcie, wyżłobienia są trochę większe, ale oczywiście tu nie będziecie rzeźbili po długości tego cieli, bo weźcie pod uwagę to, że będzie jeszcze izolacja termiczna, tak, dochodziła z 15 pewnie najmniej. Tak więc spokojnie, tak wyjdzie gdzieś izolacja, sama izolacja termiczna gdzieś dotąd od spodu wyjdzie tutaj, do tego miejsca. Kawa jak ten. Ty brzydkim od spodu? Tak. Nie wydach. Ty, kur... Nie wyda, nie? Zobacz, czekaj, 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 czekaj. Ty może... Tak o. Wystaje, o, z dobre 10 jak... Jeszcze, więc to zostawiamy tak jak jest. Tylko wiesz co, teraz kawulec? Teraz Herkulesie musimy rusztowanie przesunąć całe. No, ty się hamuj, jesteś na wizji. Dotąd kawa aż... Tyle, o, dotąd musimy aż wysunąć. Ja schodzę na dół do ciebie. Tu jest drabina? Nie ma. Dobra, idziemy zrobić robotę i wracamy na górę. Tam, tam. Przesunęliśmy z Herkulesem kawą rusztowanie w całości. Nie jest jeszcze zakotwione tam. Teraz pozostało je po prostu wkładać, ale nieraz to nie jest takie hopsiu, bo one są krzywe. Chyba kawulec musisz wleść. Cyk, od spodu by musiało trochę. Nie, samemu takiej długiej nie ma szans. Szans może i był, ale to... Dobra, teraz ją, kawa, swoją mocą pościągaj. Dobra, lecimy następną. Kawa, wchodzisz ty teraz tam na górę bić, wiesz o tym? Co? Doszła? No, nic nie zrobisz, no. Maksymalnie ile się daje, po prostu ściągasz zawsze do siebie i tyle. Uważaj, że ci skóra nie przy... Ta, czekaj, jak ty to kawa podajesz? Cyk, też odwrotnie. Zbiorę jak tam leży na chwilę. Dobić? No. Dobra, kawulec. Teraz gwoździki małe, żeby wiesz. Później nie sprasujemy wszystkich. To trzy trzeba maksymalnie robić i będzie ok. I później tutaj zobaczcie, mamy nadmiar taki, tak? I w momencie jak od tamtej strony będą leciały dachówki, dachówką dojdziemy pełną i utniemy tyle, co ma być, co do pół centymetra dla dachówki tej specjalnej krawędziówki. No mamy następne trzy duże włożone. Trzeba je złapać, bo już dalej nie sięgniemy, już dalej będę musiał latać jak małpa po tym.
ktoś pisał, że dlaczego nie robię w ten sposób, że nie nacisnę i tylko łupię w ten sposób, dlaczego pierw przyciskam, dopiero strzelam. Właśnie dlatego, że one są cholera krzywe. O, widzicie? Patrzcie tu. Wydaje się, że jest ok. Sztyft może tego nie dobić, bo ma wąski łeb, a jak docisnę, to mam pewność, że złapię. Tu mamy cyk, 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 cyk. Zawór bezpieczeństwa, ile jest? 10 atmosfer jest? 6,5. To nie wiem, czemu wyskoczył. To dobijasz do 8, dobije się, wyłączy. Może przez to, że w trakcie korzystałem, wiesz? No i teraz już muszę wleźć na to i następne niestety lecieć, a pokażę wam od dołu, jak to w tej chwili wygląda. Wygląda naprawdę fajnie. To od spodu tak. Czyli to jest to, o czym wam mówiłem przed chwilą. Nawet jeżeli by między poszczególne, jeżeli one nie byłyby w jednym kawałku deski, czyli co krokiem byście dawali wstawki, tak, takie metrowe, bo one około tyle mają od osi, to nawet jakbyście jedną do drugiej ustawiali w ten sposób, z delikatnym, jakbyście gdzieś się pieprznęli, machnęli, to nie będzie tego po prostu widać. Bo oko jest oszukane w tej chwili przez te, które zaburza mu tą linię prostą krokwia. Niemniej jednak jest równe, tak jak można zobaczyć od góry. Oczywiście już na to nie mamy wpływu w tej chwili, jeżeli na przykład krokwie idą w dużej fali w ten sposób. Sprawdziłem sznurem, jest jakaś tam tolerancja, ale jest taka tolerancja, że tego nie będzie widać. Tym bardziej, że przyjdzie deska czołowa do tego, tak? I dopiero kąt tutaj, to co wam mówiłem, są wysunięte trochę dalej, jak widać, że wtedy piłą ukośnicą od góry tą ręczną, co było widać Makitę, akumulatorówką, wtedy dotniemy do linii. Teraz sobie jedną łatę przybiję, żeby mieć oparcie dla nóg, bo przykręcam ją po prostu do krokwi. Te są najdłuższe. A nie ma, patrz, albo w busie są. Pokaż. Nie, daj paczkę. Bo tam na dnie nie będzie? Musisz zobaczyć, bo to wszystko jest całe do tego. No wiem właśnie. To jest właśnie brak podstawowego narzędzia pracy. Jakim jest bus, w którym mamy wkręty takie srakie gwoździe, mamy w odpowiedniej ilości, tak jakbyśmy chcieli. O, gwoździe, żeby chociaż parę było, to też wydadzę tutaj tymczasowo. Dobra, Łukasz, na gwoździe to ogarnę. Proszę? No ale nie ma wkrętu. Nie. Ty, gwoździe też jest jak na lekarstwo, trzymam. Ja mam trzy tylko, cholera, wiesz? Trzy mam tylko. A jeszcze potrzebne raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze potrzebne trzy. Łaty też krzywa. Dobra. Szukamy gwoździ na budowie takiej. Nie, to nie kleszcz. No, ja już miałem w tym roku. Kleszcze miałeś w tym roku? Jednego. Gdzie? O, tu na nodze. Ale gdzie go złapałeś? A nie wiem, może wtedy co byłem na tym. Dobra, już nie musisz być tu. Możesz rzucać dechy nowe. Mam tu dechy. Są jeszcze? No mam tu jeszcze. Bo ja można powiedzieć, że wziąłem 11 tu. Tarira. Kto przyjechał, kto chyba tu? Mirek. Kierownik budowy. Co to jest fajno? Taka dla siebie sztuka. Ty, nie ma tych, no boi. Dobra, zajdę, bo... Tutaj mamy teraz taką sytuację, że tutaj przedłużenie już będzie szło tam, czyli żeby to w miarę wyglądało. Oczywiście jedna będzie musiała wzdłużko być cięta. To teraz trzy sztuki, raz, dwa,
trzy. Gdzie trzy? To jest druga, tu jest trzecia. Czyli ta jeszcze musi iść przedłużenia. Również będzie cięte. No i tu później będziemy dzięki temu mieli, nie musimy od razu iść tam, tylko możemy sobie dojść tymi do końca. Te już wszystkie będą cięte oczywiście tak. No i tam przedłużenie może wyda z jednej, jak nie to z docinka będzie na koniec. I te pójdzie cała, ta pójdzie cała i trójka będzie niestety musiała być cięta w ten sposób. Oczywiście zostanie z nadmiarem wypuszczona w tej chwili, żeby później tutaj obciąć ten kąt, tak? Czyli kąt deski czołowej, która będzie w niedalekiej przyszłości. Dobra, czyli tą tniemy, bijemy i lecimy do końca na tą długość deseczki. No i jedziemy z koksem dalej. Tak. Tak, ja sobie mogę strzelać z naboi. Trochę się połamały naboje w kieszeni. Tarara, cyk. Cyk. Dobra, styk nie takich, bo to mnie zaraz po... Czyli poszło ile tu poszło? Cyk. Tu są. Dobra, lecimy dalej. Nabicie jedno tej sprężarki, którą mam gdzieś z 60 strzałów. 60 spokojnie strzałów. A nabito V-ka jest, silnik, dwa gary, to szybko nabija. Ile? 20 sekund? 30? Znaczy dobicie, tak? A pełne nabicie od zera, jak się spuszcza na fajrant, to dużo szybciej, dużo. Z półtora minuty. Oczywiście nogi kładę tutaj, gdzie jest krokiew, tak? I posiłkuję się łatą, która jest nabita. Cyk. Ajajaj, tu jest, tu nie ma. Dobra, i następny kawulec podaję, widzę. Tu jeszcze wlazłem, wejdą ze 4, gdzieś może 5. I kontynuacja tam. I co, lecimy z ostatnimi patykami tutaj. Naciągnę sobie, naciągnę, tylko muszę, wiesz, miejscóweczkę dobrą znaleźć, cyk. Koniec. Po dźwięku jest, wiadomo kiedy już. Idę tam na dół, podpompuję, nie? No. Ja nie wiem, czy mam magazynki jeszcze. Mam takie licha, ale niech będą. Musimy się zaprzeć tu, o. Cyk. Dobra, jest. Tu jest obite
i nóżki tylko tam, gdzie mamy gwoździki wcześniejsze. Czyli mam pewniaka, że nie wpadnę na dół. Tu mieliśmy tu. Cyk, 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 cyk. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze jeden nie zaszkodzi. Tarararar. I by było. By było. Teraz kontynuacja tam. Ta. Lecimy teraz tutaj. Chyba wyda cały, nie wyda zaraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Powinien wydać. A chyba, że braknie na ten. Chyba, że braknie po prostu na okap, który również wystawimy z bezpiecznikiem z 15 cm gdzieś. Kawa jest tam, czyli tam nie ma nikogo. Dobra, deseczki do góry i zaraz do was wracam. Idą nam z docinką, znaczy z docinką. Nie będę jej docinał oczywiście w tej chwili, tylko teraz ustawimy. Tu zrobimy inaczej. Dzisiaj niestety nie mam piły, którą jestem w stanie zrobić ładne cięcie po długości. Dlatego polecimy od góry i tą ostatnią, która będzie tutaj po długości docięta, zostawimy sobie na dzień kolejny, bo jutro z kawą nie robimy. Teraz 40. 4, 5. Jeszcze raz, dla pewności. 40 nie poleci. Dobra. Zwijamy już się na dzisiaj. To jest ostatnia, ta ostatni kawałek, który będę robił. Ostatni kawałek, cyk. Co? Ta. Tu jest, tam było. Teraz tutaj. Dobra, jeszcze jedna. Mało, niestety są krzywe i te też jakąś tam tolerancję są, w tolerancji jakiejś, jak się sznur przyłożyło do krokwi, do czoła, to coś tam prysnęło. To by było na dzisiaj, moi mili. Kogo? Powietrze trzeba spuścić już. Koniec strzelania na dzisiaj. No i jutro tutaj będzie docinka, tak? Oczywiście startując stamtąd, z całej,
od czołowej, dochodząc tutaj w pewnym momencie do tego, no nie ma siły, tak? Można było rzeźbić, ale to byłaby po prostu rzeźba wtedy, a tutaj się dotnie całą, na dole będzie ładnie, wszystko równiutko. Tak to wygląda na gotowce od spodu. Fajnie. Czyli tu macie okazję zobaczyć. Mimo że w tym miejscu nad tą krokwią, przykład, tak? Nad tą krokwią było łączenie, czyli ta połać, która jest tutaj, była łączona z nowymi, nie jesteście w stanie zobaczyć, bo one są wszystkie złączone na równo, tak? Od góry było pilnowane i tyle. Nie ma szans tego zobaczyć, nawet jakby było delikatne przesunięcie. Tu widzę, że gwoździe nie trafiłem. Tu macie 4, raz, dwa, cztery nietrafione, 5 nietrafionych, jutro do wyciągnięcia. A tak generalnie jest spoko, jestem zadowolony. No i tak jak widzicie, jak to wygląda od spodu, tak? Czyli to jest to, na co na co dzień będą patrzały osoby, które będą miały okazję tutaj być. Od góry, jak jest łączone, nie ma to znaczenia. Tak to wygląda od dołu, od góry. Od dołu, od góry. Jeszcze wam pokażę na koniec tylko tam. Kawa przewody ściąga. Kawa, paliwo spuszczałeś kiedyś? Kablami? Tu jeszcze nam zostało ogarnąć to. A tak wygląda tutaj, od spodu. Tak po długości. Jutro nie pracujemy, bo mamy parę rzeczy innych. W środę chciałbym skończyć robić podbitkę, czyli tył nam został cały i tamten szczyt. Z tym, że tak jak wam mówiłem, tam będzie wystawać więcej odpowiednio z zakładami, żeby po prostu był bezpiecznik do, no, do docięcia, bo nie wiadomo jak dachówki się. Dokładnie, jest jakieś tam wyliczenie, ale to nie jest wyliczenie, bo też musicie brać pod uwagę to, że dachówki na miarę potrzeb możecie, na przykład na rzędzie 10 dachówek, śmiało możecie już kontrolować wymiar, którego nie będzie widać z dołu, a tu zakład jest taki jak widać. Czyli taki bezpieczny, a myślę, że tu będzie nie więcej niż 10 cm finalnie, ale to się okaże. To tymczasem, do środy. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.